39 do 33 prowadzi Unia w Zielonej Górze na stadionie przy ulicy Wrocławskiej. Przed nami wyścig 13, ostatni przed biegami nominowanymi. Niebieski kask Darcy Ward, biały Kenneth Bier, czerwony Grzegorz Walasek i żółty Janusz Kołodziej. Czy duet Ward-Walasek będzie w stanie pokonać parę Pierre Kołodziej? To jest ważne, to jest istotne, żeby los tego spotkania jeszcze odwrócić, ale tak może nie być, bo Janusz Kołodziej teraz wydaje się, że chyba wysforuje się na pierwsze miejsce, chociaż tam popełnił drobny błąd. Udało się uratować tę pierwszą pozycję Kołodziejowi, chociaż tam naciska go Grzegorz Walasek, również i Darcy Ward, dla którego nie są to tak dobre zawody jak poprzednie dwa. Stara się również naciskać na zawodnika Jaskółek. Ostatnia pozycja Biera, on już do tej walki się nie włączy. Tymczasem czy Janusz Kołodziej utrzyma to prowadzenie? Remis 3 do 3 w tym biegu by oznaczał, że no wszystko jeszcze się może wydarzyć w tych biegach nominowanych, ale wówczas gospodarze musieliby wygrać. Tymczasem Janusz Kołodziej nie odpuszcza. Janusz Kołodziej jest na czele stawki i tak będzie do końca. Zatem zwycięstwo Janusza Kołodzieja, remis w biegu 13 i sześciopunktowe prowadzenie zespołu gości utrzymuje się przed dwoma decydującymi biegami.